Zapraszamy do wysłuchania podcastu Diany Dąbrowskiej Kieślowski 2.0, czyli nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Kontynuacja projektu, który rozpoczęliśmy z okazji rocznicy 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo ważnym projektem, jeśli chodzi o obchody tej wielkiej uroczystości, była produkcja przez Instytut Adama Mickiewicza, projektu, który też był na swój sposób kontynuacją, ale też lubię na niego patrzeć jak na pewien palimpsest, który po prostu dopisał coś na oryginale. Mowa o filmie Gadające Głowy 2021 i bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania, które Państwo zaraz usłyszycie, z Janem P. Matuszyńskim, bardzo cenionym polskim reżyserem, którego szczególnie filmy pełnometrażowe, takie jak Ostatnia Rodzina, czy Żeby nie było śladów, a także serial Król mogliśmy w zeszłym roku właśnie oglądać, że Jan przyjął zaproszenie do Kieślowskiego 2.0 i będziemy mieć możliwość, żeby dowiedzieć się więcej o tym projekcie, który jak na razie został przede wszystkim pokazany na festiwalu w Gdyni, była to premiera, ale z tego co wiemy są plany, żebyście mogli Państwo zobaczyć go po prostu w sieci. Jeśli znacie język francuski, polecam także już teraz wizytę na taką platformę Henri, Cinémathèque Française, tam już możecie film zobaczyć, ale czekamy oczywiście na to polskie wydanie. A już witam w naszym studiu, jest Jan. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Kieślowskiego 2.0. Tak w Gdyni miałam marzenie też po naszym tym spotkaniu właśnie związanym z premierą, kiedy miałam naprawdę zaszczyt prowadzić ją i zadawać Ci pytania, że czy kiedyś będziesz gościem tego podcastu, i tak się stało. Witam Cię, Janku, u nas w naszych skromnych progach. Cześć, dzień dobry. Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Była kwestia czasu, tak mi się wydaje. To w ogóle wiele rzeczy, jeśli chodzi o Kieślowskiego, jest kwestią czasu, tak mi się wydaje. Czas jest jakiś taki względny u niego. Rzeźbienie w czasie też mi się kojarzy z takimi największymi w ogóle mistrzami kina. Pomyślałam od razu o Tarkowskim, kiedy się pojawia Tarkowski, to metafizyka, już jesteśmy bardzo blisko Kieślowskiego i mam też nawet na liście na później takie pytanie, czy masz jakieś antidotum od metafizyki, czy wcale czegoś takiego nie trzeba, po prostu czasami taka oceaniczność tego doświadczenia no też musi być w naszym życiu, żeby uzupełnić pewne luki, ale opowiadając też dla naszych słuchaczy, którzy no, gdy nie byli i też wydaje mi się, że nie było jeszcze dużo materiałów na temat tego filmu, nie było rozmów z Tobą, wydaje mi się, że tutaj każda informacja jest cenna, to chciałam się Ciebie zapytać w ogóle o ten moment tej propozycji. Gadające Głowy, jeden z pomników polskiego dokumentu, film, który naprawdę, te pytania, które się w nim pojawiają, nawet jeśli chodzi o jakieś audycje radiowe, czy jakieś takie projekty społeczne, bardzo często powracają jako, co dane pokolenie odpowie na te pytania, a tutaj masz szansę na 80. urodziny Kieślowskiego też, co też wydaje mi się, że jest ważnym dodatkowym elementem, zrobić swój film właśnie na podstawie tego poprzedniego. Ja to tak określiłam mianem palimpsestu, bo wydaje mi się, że oczywiście jest to autonomiczny film, ale też świetnie dopisuje coś na tych murach, które Kieślowski stworzył. Czy pamiętasz swoją pierwszą reakcję? Czy to od razu było takie yes, 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 czy nie do końca? No to z tymi murami to chyba ładnie powiedziałaś. Wydaje mi się, że i też określenie palimpsest na pewno jest bardziej trafne niż remake czy wariacja. Jakoś do tej wariacji się przyzwyczaiłem. To jest parę kontekstów. Może na początek powiem, że ja przez, nie wiem czy tak jest do tej pory, to pewnie ty wiesz lepiej, ja przez lata, na pewno po ostatniej rodzinie byłem określany jako człowiek, który się wywodzi z dokumentu i jakby przeniósł swoje różne sposoby pracy z dokumentu na fabułę i tak dalej, i tak dalej. Ja tej łatki nigdy tak do końca jakoś specjalnie nie akceptowałem, bo uważałem, że ona nie jest prawdziwa. Nie jest prawdziwa dlatego, że ja studiując reżyserię w Katowicach na Szkole Filmowej, obecnie wtedy Wydział Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego zresztą, to z dokumentem w ogóle miałem tak naprawdę pewien kłopot i dopiero w okolicy trzeciego roku dzięki Andrzejowi Fidykowi, Jannie Krawdy, jeszcze nie wiem, Maćkowi Pieprzycy, to ten dokument jakoś się we mnie rozbudził i tak do niego wracam raz na jakiś czas. No, największą rzeczą dokumentalną chyba, którą zrobiłem, to jest film pełnometrażowy Diplow, który był przed Ostatnią Rodziną.
I od tego czasu ja miałem ileś różnych projektów dokumentalnych, które gdzieś tam pomiędzy były, ale one nigdy nie dochodziły do skutku i miałem takie poczucie, że może już więcej nie zrobię żadnego dokumentu. Aż przyszła pandemia. Pandemia dała dwie możliwości dokumentalne. Pierwsza możliwość to był zaraz na początku pandemii HBO zrobiło tą antologię filmów pod tytułem W domu i wtedy ku mojemu wielkiemu ciągle zaskoczeniu nie dość, że wróciłem do dokumentu, to zrobiłem rzecz jakąś totalnie prywatną, która wydaje się, nie wiem, gdzieś zbieżna z tym, co było w Amatorze Kieślowskiego chyba w pewnym sensie, bo to też było związane z narodzinami dziecka i tak dalej. Teraz sobie to uzmysłowiłem. No i na początku, rok temu gdzieś mniej więcej, też z zaskoczenia zwrócił się do mnie Instytut Adama Mickiewicza, że jest taki pomysł, że jest rocznica, szereg rocznic właściwie, i że oni sobie wymyślili, żeby zrobić remake Gadających Głów, czy ja bym chciał coś takiego zrobić. Ja od razu powiedziałem, i tu jest odpowiedź na twoje pytanie tak naprawdę dopiero, że nie chcę robić remake'u, że nie ma takiej potrzeby. Film Gadające Głowy w momencie, kiedy powstał, pełnił bardzo konkretną funkcję, którą ja przez lata rozumiałem różnie i dopiero jak zacząłem robić dokumentację do tego filmu, tak naprawdę zrozumiałem jego ten aspekt taki społeczny i jakoś się bardziej na tym pochyliłem. Natomiast no, koncept, który był dosyć otwarty, żeby zadać ponownie te same pytania, które są jakby kluczowe, czy mogą być kluczowe, ale zadać je nie po prostu robiąc kolejną sondę uliczną, bo przecież były kontynuacje Gadających Głów, moim zdaniem, dość niepotrzebne i stąd ten mój taki początkowy opór. Natomiast jak zaczęliśmy rozmawiać z Grzegorzem, który się do mnie zwrócił, to się okazało, że oni by chcieli się zwrócić do filmowców z całego świata i jakby złożyć taki hołd Kieślowskiemu, no i to już mi było bliższe, szczególnie, że Kieślowski w moim życiu był chyba właściwie zawsze, czy tam prawie od zawsze. Doskonale pamiętam moment, kiedy go zabrakło. Do dzisiaj mam okładkę magazynu Gazety Wyborczej z tym zdjęciem, gdzie on ma zasłonięte oczy z tej samej sesji, jak to zdjęcie, które jest na książce Kieślowski Zbliżenie. Wisiało to długo u mnie w domu i mam to gdzieś, kiedyś to muszę wyciągnąć i znowu powiesić, więc ten Kieślowski zawsze gdzieś tam we mnie był. I chyba to był jeden z takich powodów, którego nie chciałem rezygnować z tego, szczególnie, że jeżeli to się zaraz później okazało, że rozmawiamy o filmowcach z całego świata i tak sobie pomyślałem, że jeżeli można na przykład Farhadiemu zadać pytanie, kim on jest i czego by chciał, no to chciałbym mu zadać te pytania. Jeżeli ktoś mi daje taką możliwość, to super. I zaraz później ten koncept ewoluował chyba głównie dzięki mojemu takiemu impulsowi w stronę tego, żeby sięgnąć też po nie tylko po reżyserów, co wiadomo, że w czasach pandemicznych z jednej strony wiele planów nie rusza, więc teoretycznie jest z nimi kontakt, z drugiej strony ludzie się po prostu rozsiali po świecie, pochowali, nie do wszystkich dało się dotrzeć, bo ambicje mieliśmy trochę większe. Też środki na ten film nie były jakieś porywające, to nie jest jakby budżet hollywoodzkiego dokumentu, tylko bardziej prawie jak z Żuka na Patronite niemalże. I ja miałem takie poczucie, że to musi mieć pewną taką formułę, no dosyć radykalną. To, co ja zawsze ceniłem w Gadających Głowach, to bardzo prosta i konkretna forma. I od razu powiedziałem, że tu nie ma co kombinować, bo tam pomysł, czy nie robić jeszcze jakichś animacji do tego i tak dalej. Powiedziałem, że nie, absolutnie musimy zrobić po prostu wywiady surowe, bez muzyki, bez żadnych uminaczy. I skoro jest pandemia i chcemy pokazać dzisiejszy świat, no to musi być na wideokomunikatorze typu Zoom, co też jakby było związane z tym, że jeżeli chcemy gadać na przykład z Farhadim czy jakimkolwiek innym twórcą, no to raczej to będzie online przez streaming niż na żywo. Do tej grupy filmowców dodaliśmy po wielu jakby rozmowach z tych twórców, aktorów i osoby zaangażowane jakoś w pracę z Kieślowskim, do których nam się udało dotrzeć i wydawało się zasadne, głównie skupiając się na takich osobach, które też jakby chce się usłyszeć odpowiedzi na te pytania od nich po prostu, typu nie wiem, Krzysztof Zanussi na przykład, który był blisko Kieślowskiego przez lata, czy Marin Karmic. No i przede wszystkim obsada jego filmów, gdzie ja sobie w pewnym momencie uzmysłowiłem, że no
nie przypominam sobie, możesz mi poprawić, jeżeli coś takiego znasz, ale ja nigdy nie widziałem materiału, który by zbierał tak dużą grupę aktorów i współtwórców Kieślowskiego jakby po latach. Jak myśmy robili ten film, to... Oczywiście jest ten film Marii Zmaszkoczanowicz, który na jakimś All-Starsem, jak na tamten moment, mógł się pochwalić. Wydaje mi się, że właściwie większość tych osób jest i tak w gadających głowach 2021, ale no to jest jedyny taki dokument, który wydaje mi się też jakoś tak w pewnym momencie był ważnym świadectwem i też ten jego tytuł Still Alive przy tym takim słynnym I'm So So dawał wreszcie też jakiś inny powiew, tak, co do postaci Kieślowskiego, to tylko to mi przychodzi teraz tak na szybko. Tak, ja tak teraz, bo to się zmieniło odkąd żeśmy realizowali ten film, jakby odkąd ja skończyłem pracę nad nim do dzisiaj, to pojawiły się dwie takie produkcje, to może zabrzmieć dosyć śmiesznie, ale jednak kojarzy mi się to trochę z tym, co teraz powstało na 20-lecie Harry'ego Pottera i ten też materiał zrealizowany przy okazji tamtego spotkania aktorów i jakby twórców serialu Przyjaciele. To oczywiście jest bardzo stylistycznie odległy punkt zaczepienia, ale jednak to ma trochę, w pewnym sensie trochę taki charakter. I teraz tak, ja robiąc ten film miałem takie poczucie, że to ma być dosyć luźny hołd, natomiast też absolutnie chcę, żeby to funkcjonowało jako jakieś autonomiczne dzieło, zawsze w kontekście Kieślowskiego, natomiast nie chodziło o to, żeby robić laurkę, czy żeby tutaj zachwalać, tylko żeby po pierwsze zobaczyć, co ci ludzie mają do powiedzenia, poza tym zobaczyć, co u nich. I mówiąc, co u nich, mam też na myśli to, że realizacja tych filmów pandemicznych różnych często powoduje, że no nie jest to oczywiście kręcone w studio. Nam się zdarzyło tylko Zamachowskiego nakręcić w studio na green screenie, co zresztą mnie dosyć rozbawiło, że to jest taka a nie inna okoliczność, ale to przy okazji. Natomiast przede wszystkim, no tak jak ty mnie teraz widzisz, to też widzisz to, co jest za mną i to często jest jakieś wejście do czyichś domów. Takie zamierzone, niezamierzone, część osób robi sobie włosy, część osób myje tylko zęby, część osób niekoniecznie, niektórzy ustawiają to, co mają za sobą, albo nie. I od tej strony wizualnej, choć wygląda to oczywiście strasznie, bo jednak te transmisje są bardzo takie prymitywne, jeśli chodzi o jakby wyraz wizualny, to ja jednak gdzieś widzę w tym jeszcze dodatkową wartość w takim zestawieniu tych wszystkich postaci i tego, co mają za sobą, bo to też jest jakieś świadectwo tego, gdzie oni wtedy byli, bo teraz to już jest inny moment. Mhm. I wreszcie do tego dochodzi ten kontekst pandemiczny, gdzie wydaje mi się, że rocznica Kieślowskiego i ten powrót jego troszkę na pierwszy plan jego twórczości i rozmowy o niej w takim szerszym kontekście, nie tylko żeby się skupiać na tym, jak genialna lub nie jest trylogia Trzech Kolorów i tak dalej, ale też szukając tego, co jest taką jego spuścizną intelektualną i w ogóle w jakimś szerszym znaczeniu, to był pierwszy taki chyba taki rok, żeby tak szeroko dookoła tego podejść, co też dawało dobrą atmosferę, żeby ten film mógł być jednak w sumie momentami bardzo daleko od samego Kieślowskiego, jednocześnie sięgając po tematy, które dla niego były kluczowe i stanowią często kręgosłup wielu podejmowanych kwestii w jego dziełach. To się pewnie wiąże z tym, że pandemia nas wszystkich bardzo rozdzieliła, a Kieślowski bardzo szukał tych linków ponad wszystkim na tym poziomie meta. I ja mam takie poczucie, że gadające głowy 2021 dają, mi przynajmniej przywróciły jeszcze bardziej szacunek do rozmów i nadały sens temu, że nawet przez komunikator wideo online można z kimś sobie naprawdę głęboko i fajnie pogadać. No, tym szukaniu tego drugiego człowieka, nawet w takiej filozofii można powiedzieć spotkania, to coś, o czym często się mówi w kontekście Kieślowskiego i to takie spotkanie, takie en face, gdzie rzeczywiście tam w większości tych kadrów no jest skupienie na twarzy, zresztą, żeby
te emocje zobaczyć, prawda? No to myślę, że tak jak się mówi, prawda, o twarzy w ogóle w kinie, jak to jest ten nośnik wszystkich emocji, że trochę to przywróciliście. I też ja nie ukrywam ogromnego wzruszenia, jakie mi towarzyszyło w trakcie tej projekcji, szczególnie w Gdyni. To była sala, na ile mogła być nabita po brzegi, bo trzeba pamiętać, jaki był protokół wtedy pandemiczno-covidowy, ale była taka chęć, żeby po pierwsze spotkać się z tobą, po drugie zobaczyć ten film. I mam wrażenie, że dopiero po tym pierwszym seansie też takie, po angielsku jest takie pojęcie word of mouth, że gdyby jeszcze były dodatkowe projekcje, to ludzie bardzo chętnie po prostu by dołączyli. I tak zastanawiam się, jeśli mogę jeszcze zapytać o ten aspekt twój dokumentalny, bo to nawet mi się wiąże też z postacią Kieślowskiego, który przecież też miał takie rozłamanie. U ciebie akurat miałam wrażenie, że niektórzy bardzo, jakby ten ogromny sukces, który przyszedł z ostatnią rodziną, która jest traktowana jako debiut, no, pełnometrażowy, fabularny, prawda, ale jako ten pierwszy film, patrząc też na skalę produkcji i od razu ta nagroda, ja miałam takie szczere wrażenie, że trzeba jakoś wytłumaczyć ten sukces i powiedzieć, że no ten chłopak to tak niekoniecznie znikąd, bo zrobił to i tamto, a mam wrażenie, że bardzo często u różnych twórców, no, nie wylicza się im na przykład bogatego dorobku na studiach różnych etiud, czy to tak jakby, to w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, nie wiem, czy to jest dobra intuicja, ale myślę, że warto się nią podzielić, a trzymając się gadających głów oryginalnych, czy też tych właśnie z 1980 roku, jak wiemy, były też gadające głowy dwójka, to był 2004 rok i taki współpracownik bardzo bliski Kieślowskiemu, Krzysztof Wierzbicki, je popełnił, że tak powiem, to chciałam zapytać, czy ty masz jakiś swój ulubiony moment w tym dokumencie, czy jest jedna z tych postaci, która jakoś wyjątkowo ciebie wzrusza, czy jakoś na przykład w zależności od wieku postaci bardziej jakoś tak łączysz się z jakąś filozofią któraś z tych postaci, czy jakoś tak, czy mógłbyś więcej powiedzieć, czy masz kogoś tam, jakieś takie pęknięcie w tym filmie, którym lubisz w nim mieszkać, jakąś taką swoją szczelinę w tych gadających głowach z 80 roku Kieślowskiego? Ja po te gadające głowy sięgnąłem chyba tylko raz, żeby sobie przypomnieć formalnie, jak to wyglądało i nie chciałem jakoś szukać w oryginalnym filmie Kieślowskiego jakiejś wyraźnej inspiracji tematycznej. W związku z tym się nie pochylałem na tym, co tam pada. Natomiast przez to, że swój film oglądałem wielokrotnie w różnych wersjach i to też była bardzo ciekawa podróż, bo mnie na przykład bardzo porusza ta kwestia podejmowana przez Bahramiego bodajże. Odnośnie tej prawdy i tego lustra, i tego rozbitego lustra i że no to jakby nie chcę spoilerować filmu też do końca, natomiast to jest taki moment, który pokazuje, wydaje mi się, w sposób metaforyczny i chyba nie do końca zamierzony akurat, w sensie nie do końca to miał na myśli, to w jaki sposób wygląda praca nad filmem, nie? Bo to, co trafiło na finalnie do filmu Gadające głowy 2021, to jest jakiś ułamek tego, co myśmy nakręcili i to jest jakaś bardzo mała część mojej całej przygody z tym filmem. Mam na myśli przede wszystkim rozmowy z tymi ludźmi. To jest około 40 rozmów. Ja większość z tych rozmów sam prowadziłem. Były przypadkiem na przykład rozmowę z Krystyną Jandą z przyczyn chyba terminowych. Ja nie mogłem jakoś być, ale pytania są znane, więc nie był to problem. Wiesz, ja każdą z tych rozmów bo to podobnie jak ty nagrywasz online, też masz osobę, która ci pomaga technicznie, nas było trochę więcej tam. I myśmy zawsze i przed, i po dosyć dużo rozmawiali z Grzegorzem, z Justyną, z Anią i z innymi osobami, które były z ramienia Instytutu Adama Mickiewicza, no bo to były naprawdę cholernie szczere wyznania, które ludzie nam dali. Ja do tej pory jestem szczerze zaskoczony, jak bardzo oni się pootwierali i jak bardzo nieoczywiste rzeczy poruszyli. Nie wiem, chociażby to, co powiedział Krzysztof Piesiewicz, co mnie... Ja się autentycznie bałem tej rozmowy, bo miałem poczucie, że po pierwsze, z jednej strony on musi być w tym filmie, po drugie, my sięgamy do konwencji z Kieślowskiego, z czasów, w którym jego, w cudzysłowie, nie było jeszcze w tym świecie. I zadanie mu tych pytań wydaje się bardzo, do pewnego stopnia bardzo przewrotne, szczególnie po tak wielu latach od śmierci Kieślowskiego. I
Ja jakoś miałem takie poczucie, że jego odpowiedzi mogą być wyjątkowe, ale myślałem, że będą zupełnie inne. A on sam się otworzył odnośnie, nie wiem jak to określić tak do końca, no takiej traumy, jakby paradoksu tego, że jest na świecie. O. To może, żeby Państwu przybliżyć, no to jest taka, ja bym powiedziała wręcz spowiedź Krzysztofa Piesiewicza, bo jest to taki moment, bo musicie Państwo, jak będziecie Państwo ten film oglądać, część z Państwa mam nadzieję, że już miało taką okazję nas słuchając, bo wiadomo, że w różnych momentach będzie ten podcast do Was docierać, że też charakter, osobowość, też mam wrażenie, że profesja, bo też inaczej odpowiadali aktorzy, inaczej też mam wrażenie reżyserzy, że to jest taki bardzo ciekawy amalgamat, gdzie naprawdę są bardzo różne wrażliwości, ale też różne temperamenty. Tego słowa mi brakowało, przepraszam, temperamenty. I proszę sobie wyobrazić, jest taka naprawdę spowiedź bardzo poważna, gdzie każde słowo ma swój ciężar niemalże taki gatunkowy. Ja po prostu śledziłam z ust Piesiewicza, żeby usłyszeć dalszy ciąg tego, co on mówi, a dotyczy to takiego wspomnienia, czy takiej lektury dziennika, z której wynika właściwie jaką powstał, bo to jest tak metafizyczne, tak głębokie, ja się w życiu z taką refleksją nie spotkałam, bo wychodzi, jakby jak człowiek by się też dowiedział, ja przepraszam, że to powiem tak dosadnie, ale czy był chciany, czy nie, i że czy czasy, w których żyli jego rodzice, w ogóle na przykład pozwalali na to, żeby on do tego świata chciał móc zostać przyjęty, to w taki sposób. To jest bardzo przejmująca wypowiedź. To przepraszam za to wtrącenie, ale tak. No, znaczy wiesz, bo to jest właśnie ta nieprzewidywalność, która się tutaj ujawniła i przy każdym wywiadzie nas zaskoczyła. Ja już nie spoilerując bardziej powiem, że to nie był jedyny wywiad, w którym kontekst wojenny się pojawił. Ja szczerze mówiąc nigdy wcześniej przed tymi rozmowami nie patrzyłem na twórczość Kieślowskiego pod tym kątem i co to mogło spowodować. Ale też mogę powiedzieć, że w pewnym sensie mam w tym doświadczenie o tyle, że losy Zdzisława Beksińskiego, który rocznikowo chyba jest bardzo, nigdy tego nie sprawdzałem, ale to są chyba podobne mniej więcej roczniki. I w życiu Zdzisława Beksińskiego kontekst wojenny też jest dosyć taki tajemniczy. Jak, nie wiem, spojrzeć chociażby na, nie wiem, Tolkiena i tak dalej, to nagle się okazuje, że to zawsze gdzieś jakoś tam jest. I natomiast to, że w jakiś sposób wydarzenia czy traumy II wojny światowej będą się odbijały w metafizyce Kieślowskiego, to jest dla mnie coś totalnie w ogóle nowego. I wiesz, z każdym wywiadem coś takiego się pojawiało, to znaczy ja naprawdę jestem dumny z tego, że mogłem wziąć w tym udział i że ci ludzie mi, nam na tyle zaufali, że mogli się tak bardzo otworzyć. Ja część z tych osób znałem, znam Jerzego Sztura i bardzo się cieszyłem na to spotkanie, bo on był moim wykładowcą w Katowicach, jeszcze raz to powiem, w szkole filmowej Krzysztofa Kieślowskiego. I myśmy wtedy rozmawiali i od tamtego czasu mieliśmy stosunkowo mało okazji, żeby się spotkać i pogadać, a tutaj każda z tych rozmów to było, nie wiem, z pół godziny, 40 minut takiej solidnej, głębokiej rozmowy, a ludzie noszą tego Kieślowskiego w sercu i wtedy też wydaje mi się, teraz już tak nie jest, bo już jakby pandemia jest w trochę innym momencie. Może już się skończyła, jak tego ludzie słuchają, nie wiem, oby. Ten rok temu jeszcze no, nie za bardzo było wiadomo, jakby co będzie, a poza tym była jakaś ogromna potrzeba, przynajmniej ja miałem ogromną potrzebę rozmowy z ludźmi, którzy nie są w moim najbliższym otoczeniu, nie? Bo to jest to, co nam ten czas tak naprawdę zabrał, możliwość spotkań na festiwalach, premierach, jakichś jakby szerszych wydarzeniach, nie wiem, towarzyskich, czy w ogóle tak, żeby sobie siąść i pogadać. A to też jest, tak mi się wydaje, taki totalny kręgosłup w większości z twórczości Kieślowskiego przecież, nie? Sposób, wiesz, otwarcia Grażyny Szapałowskiej z bardzo ciekawą refleksją, bardzo taką odważną, czy Madi Pakulnis, która mnie szalenie jakby wzruszyła, cały ten wywiad był bardzo taki emocjonalny, to jest tylko jakaś taka esencja. No i też pamiętam, jak myśmy z Przemkiem Chruścielewskim zaczęli to składać i montować i szukać tych momentów styku, jak to się ze sobą zaczęło dodawać. No i to jest jeszcze jakiś inny w ogóle poziom. Mm-hmm. To tutaj chciałam jeszcze wspomnieć, jak pytałam o te gadające głowy, o tę postać, która gdzieś by cię zaintrygowała, to też właściwie
przygotowując się do tego spotkania, zdałam sobie sprawę, że no, Kieślowskiemu udało się zbudować taki cały łuk, można powiedzieć, życia, łuk postaci. Mamy tam od naprawdę niemowlęcych, prawda, lat i doznań po już no, bardzo dojrzałe osoby, które życzą sobie, żeby żyć 100 lat i jeszcze jeden dzień dłużej. I zdałam sobie sprawę, że tutaj i też właśnie cały czas, kurczę, ta pandemia wraca, ale to wydaje mi się, że to doświadczenie takie dla niektórych szczególnie w pewnym wieku, ja też tutaj nie chcę wprowadzać ageizmu, ale zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi, że no, bardzo dużo głosów, które otrzymaliśmy w Gadających Głowach 2021, to były głosy osób, które mają takie poczucie, że już większość tego życia obiektywnie, arytmetycznie jest za nimi, ale naprawdę chcieliby, cytując Krystynę Jandę, w tej swojej bańce, w tym swoim życiu jeszcze trochę posiedzieć. I też widać to w wypowiedzi Krzysztofa Zanussiego, taka dojrzałość, która przychodzi, jak on cytuje, prawda, niemiecką literaturę, jak dobrze pamiętam. I teraz zdałam sobie sprawę, że to też jest dosyć ciekawe, też z ich perspektywy, że przychodzi taki młody filmowiec, który jest, już robi, ma swoją karierę, właściwie jeszcze wszystko przed nim, i oni mają szansę podzielić się tyloma rzeczami, swoim wspomnieniem o Kieślowskim, jakimś swoim kredo życiowym, o sztuce, o życiu, o prawdzie, i można sobie dopowiadać. I zastanawiam się, czy któraś z tych wypowiedzi miałaś takie poczucie, że właśnie próbuje cię czegoś nauczyć, albo siłą rzeczy czegoś nauczyła i na przykład gdzieś uzupełniła takie twoje postrzeganie w ogóle znaczenia sztuki w życiu. Ważna rzecz, którą ja chyba jeszcze nie powiedziałem, jeśli chodzi o to, jakie miałem podejście do tego filmu, to ja chciałem jak najbardziej, znaczy w dokumencie to przychodzi w ogóle dosyć naturalnie, ale przy tym filmie to jakby wyjątkowo dużo o tym myślałem, chciałem siebie jako twórcę schować jak najbardziej, bo wiedziałem po pierwsze, że nie chcę się podpierać Kieślowskim w żaden sposób i jeżeli ten film ma mieć jakieś znaczenie i sens, to powinno to z mojej strony powstać trochę od niechcenia po prostu, w tym sensie, że jakby ja nic nie muszę. Też zależało mi na tym, żeby druga strona miała też takie poczucie, to znaczy była jakaś część osób, do których myśmy się zwrócili, która nie chciała brać w tym udziału z różnych powodów. Część osób się zgodziła od razu, część trzeba było troszeczkę namawiać. Różne było to podejście, natomiast generalnie to wszystko było z takiej wolnej stopy. Ja mam takie poczucie, że dlatego to jakościowo jest po prostu dobre też. Oczywiście jest to też montaż, bo to nie są wiadomo całe wypowiedzi, ale I chyba z tych powodów kwestia jakiegoś nauczania, lekcji i tak dalej, wiesz, mnie ten film szalenie dużo dał, to jest najbardziej, ja się najwięcej o, nie wiem, ludziach dowiedziałem pod takim kątem humanistycznym, czyli wszystko to, co zawsze było kojarzone z Kieślowskim, no to mi ten film dał i jestem bardzo za to wdzięczny, za możliwość rozmów z tymi ludźmi. Też między innymi dlatego, że nikt nie chciał niczego nikomu udowadniać. Wydaje mi się, że dlatego się zwrócono do mnie, bo było wiadomo, że ja nie będę chciał się tym filmem jakkolwiek podpierać, że to wyjdzie tak w ogóle na spokojnie, bez żadnego przymusu. I jak po wczoraj sobie zobaczyłem ponownie ten film, mam takie poczucie, że jakby faktycznie tak było i też większość z tych rozmów była poprzedzona jakimś takim komunikatem z mojej strony, że to jest absolutnie wolna wypowiedź, to znaczy nic nie trzeba też, jeżeli coś jest nie tak, no to my tego możemy nie wziąć. I na przykład, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, Grażyna Szapołowska na przykład nie odpowiedziała na trzecie pytanie, które się pojawia w tym filmie, które już nie jest pytaniem Kieślowskiego, tylko jest pytaniem takim dodanym bonusowym i w momencie realizacji myśmy nie zakładali, że to na pewno będzie w filmie. Byliśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. No i później jak nie wiem, dla mnie takim punktem zwrotnym była chyba rozmowa z Iren Jacob, która też była dosyć szybko, jeśli chodzi o kolejność tych wywiadów, bo to było też odciągnięte w czasie, myśmy mieli takie sesje po parę wywiadów, ale to w sumie trwało chyba z półtorej miesiąca wszystkie te rozmowy. I jak Iren Jacob powiedziała to, co jest, to, co stanowi ramę filmu, no to ja wiedziałem, że to trzecie pytanie będzie ważną, potrzebną, nienachalną częścią tej opowieści. Jeszcze z innej strony patrząc, wiesz, to jest 20-parominutowy film, natomiast on jest cały oparty na gadaniu, prawie że na niczym innym i tej treści, która płynie z tego filmu jest ogrom, w związku z tym za pierwszym razem, jak się to ogląda, to można wyłapać, wiesz, nie wiem, 30% może, bo każda z tych myśli potrzebuje takiego, wiesz, payoff, jakiegoś powietrza, po każdej z tych wypowiedzi mogłaby być scena, że ktoś idzie i patrzy na morze i wchodzi muzyka, żeby się zastanowić, co właśnie usłyszał, a jakby ta formuła nie dawała takiej możliwości w ogóle.
To prawda, ja pamiętam, jak szczególnie podczas tej premiery mieliśmy takie wrażenie wspólne na całej sali, że no i kto jeszcze się pojawi, że szczególnie nie zdradzając za dużo co do gości, oczywiście można było części nazwisk, części się po prostu domyśleć, części doczytać w jakimś takim opisie, prawda, festiwalowym, ale to keep them coming dosłownie, na zasadzie kto jeszcze powie, więc nawet kinofilsko, powiem Ci szczerze, to też jest niesamowite, że udało Wam się taką konfigurację niesamowitą osób. No pojawiło się tutaj nazwisko Jerzego Kopa, nie sposób nie wspomnieć szczególnie o tej twarzy kina kiślowskiego, bo ten sukces Podwójnego życia Weroniki też zmienił trajektorii jednak tej międzynarodowej współpracy. Mówi się, że ten sukces przyszedł jednak z krótkim filmem o zabijaniu, bo to była ta pierwsza ważna nagroda w Cannes, jeżeli chodzi o konkurs. Wcześniej przypadek był pokazywany w sekcji En certain regard, no ale łączymy to z Podwójnym życiem Weroniki. Mam wrażenie, że to jest taka też taki film, który był miłością, szczególnie nastoletnią, wielu przyszłych potem ludzi zajmujących się kinem. Mam takie poczucie, więc o Jerzego Kopa chciałabym na pewno zapytać, czy możesz nam więcej zdradzić, jeżeli chodzi o właśnie kulisy tej rozmowy, ale w ogóle też o warsztat, bo pojawiają się tutaj bardzo ciekawe informacje i tak gdybyśmy chcieli je poskładać, też oczywiście powiedzieć o postaci Przemka Chruścielewskiego, który jest Twoim stałym współpracownikiem, jest jednym z najwybitniejszych montażystów obecnie żyjących w Polsce i w Europie, tak bym dołożyła, że to jest ileś czasu pracy, to jest słuchanie tych rozmów, ale myślę, że to jest dziś projektowanie, jak to ostatecznie te 20 parę minut mają wyglądać i czy Ja nie robiłam czegoś takiego, więc mogę tylko jakoś tak intuicyjnie, czy na przykład słuchając kogoś, miałeś też taką właśnie myśl filmowca, że tak, okej, okay, tutaj jest te minuta, czy te 30 sekund, które na pewno musi wejść do filmu, czy udało ci się tak totalnie wyczyścić, że właśnie pewnie tak, chłonąłeś ten moment, tak, to spotkanie, jednorazowe spotkanie na tej platformie przypominającej Zoom i te komunikatory, które znamy, te platformy i jakby jak wiesz, co wchodzi do filmu, jak ta praca wygląda, czy masz takie, okej, okay, to tutaj jesteśmy bardzo mocno na tym metafizycznym, to musimy zrównoważyć, jak to wygląda, o te dwie rzeczy, o Jerzego Kopie, właśnie o te kulisy łączenia tych puzli z tych wypowiedzi. No to najpierw o tej drugiej może, wiesz, to jest Dobra. Trochę tak jak, wydaje mi się, że to bardzo podobne do tego, jak robisz film fabularny i robisz duble i wiesz po prostu, że ten dubel najprawdopodobniej wejdzie. Czasami się robi następny i tak samo tutaj czasami można jeszcze trochę bardziej wytrzymać wypowiedź. Natomiast no to jest tak, że słuchając tych rozmów od razu dla mnie było jasne, co jest ciekawsze, co jest mniej istotne, co jest jakąś dygresją, która jest ciekawa dla mnie, ale jakby wychodzi poza, za przeproszeniem, core opowieści. Jeszcze mam poczucie, że robienie filmów to jest ciągła weryfikacja i egzaminowanie samego siebie z tego, z czym się ma do czynienia. I tak samo to wygląda przy robieniu filmu fabularnego w momencie, kiedy się idzie scenariuszem, czy to czy samemu się pisze, czy ma się scenarzystę, to nie jest istotne, po prostu weryfikujesz każdą linię, każdy jeden element później w rozmowie z aktorami, w przygotowaniach, na planie, na montażu, na udźwiękowieniu itd., itd. Ja naprawdę nie chcę marnować ani swojego, ani szczególnie czyjegoś czasu, i staram się dostarczać na ekran, jeśli można tak określić, to moją pracę, coś, co po prostu, jakby to powiedział Bogdan Dziwocki, robi sprawę i jest bardzo wieloznaczne i złożone, w związku z tym też jestem wyczulony na takie rzeczy. Od tej strony praca przy dokumencie i fabule jakoś zasadniczo się w sumie nie różni, choć narzędzia są zupełnie inne. No tutaj w momencie, kiedy myśmy też mieli oczywiście problem z nadmiarem materiału. To znaczy pierwsza wersja tego filmu, która naprawdę była bardzo, bardzo ciekawa, ona miała chyba z godzinę. Tak już po naprawdę dosyć dużych cięciach. Pierwotnie ten film miał mieć między 10 a 15 minut. Też dlatego praca nad tym filmem się między innymi wydłużyła, ponieważ no, walczyliśmy o to, żeby jednak to była synteza i żeby to nie wychodziło poza tam około 20 minut. No film ma chyba w rezultacie 23, zdaje się, z tego co pamiętam, bo ja w pewnym momencie wywiesiłem białą flagę i powiedziałem, że jakby absolutnie już nic więcej z tego filmu nie wyjmujemy. I jeśli chodzi o Jerzego Kopa, no to, no wiesz, jak wchodziły Podwójne życie Weroniki i Trzy kolory, no to ja byłem gówniarzem i to było, ja bardziej pamiętam Niebieskiego akurat, jak go pierwszy raz obejrzałem, natomiast Jerzego Kopa niewątpliwie jest, była i zawsze będzie taką twarzą Kieślowskiego, przez to, że gra dwie główne role w tych późniejszych jego filmach i jakby szalenie istotne i też
postać czy postaci z podwójnego życia Weroniki w pewnym sensie przelewają się na główną bohaterkę Czerwonego. Jest z tym wszystkim jakaś taka połączona, szersza meta opowieść i tak dalej, i tak dalej. Po Czerwonym nic nie mamy i to też dosyć znaczące. I dlatego no, myśmy musieli się trochę nagimnastykować, żebyśmy mogli ten wywiad przeprowadzić, żeby się umówić. Nie było to takie łatwe. Ona w rezultacie połączyła z hotelu w chyba Genewie, o ile pamiętam. No i wiesz, w momencie jak ona się połączyła, to ja miałem taką refleksję, że kurczę, ona się w ogóle nie zmieniła. Że jakby to, co ty mówisz, że po Czerwonym to zostało zadbane, no nie, to jakoś gdzieś dalej trwa, tylko nikt tego nie nagrywa. Myślę, że to dla niej jako aktorki jest też niestety pewne przekleństwo, bo jest bardzo mocno kojarzona z, myślę, przede wszystkim z Czerwonym i bardzo trudno tego skojarzenia uciec, natomiast tu ono nam było, wiesz, potrzebne. I też każda jej wypowiedź bardzo taka finezyjna, piękna, lekko taka, wiesz, liryczna, no, powodowała u mnie taki, no, uśmiech na twarzy. No, nie to, to była jedna z rozmów, która mnie szalenie wzruszyła, dlatego że w ogóle miałem możliwość zetknięcia się z taką osobą. I też nie wchodząc w szczegóły tego, co jest w filmie, mam poczucie, że wprowadziła też, że dała nam taki materiał, że film można było wprowadzić na trochę inny poziom, niż ja się spodziewałem. I też to, co ona mówi, było jednym z powodów, dla którego ja uważam, że tak, absolutnie to trzecie pytanie jest zasadne i można po nie sięgnąć, nie wchodząc w budowanie takiej laurki filmu wspominkowego, bo nigdy o to nie chodziło przy Gadających głowach 2021. Przypomnijmy, że to pytanie, ono tutaj łączy się oczywiście z tymi pytaniami, kim jesteś, czego byś chciał, czego się obawiasz, to szczególnie w tym czasie pandemicznym wydaje mi się, że nabrało nowej mocy, której nie miało uprzednio, ale to dodatkowe, bonusowe pytanie, tak jak Janek mówi, ono związane było z tym, o co byś się zapytał Kieślowskiego. To było na zasadzie pytania, co też było dosyć istotne, bo dało też niesamowite efekty, bo to było powiedział albo też zapytał, w zależności, no inaczej odpowiada na przykład Daniel Olbryski, prawda, inaczej Marin Karmic, który dobitnie stawia pytanie, a ta klamra, o której mówisz z Irene Jacob, która niejako wita i potem zamyka, to rzeczywiście jest taką, taką nicią, taką, kurczę, jest coś takiego magicznego w tym, jak to powiązałeś i też w ogóle zastanawiam się, czy nie wiem, nie przyszło ci na myśl na przykład, żeby kogoś obsadzić w swoim filmie po tym doświadczeniu, widząc niejako tę wypowiedź, tak bardzo oczywiście osobistą i no niezagraną, chociaż ja mam wrażenie, jest taka teoria, że nawet jak ktoś pisze pamiętnik, to ma z tyłu głowy nawet w 1/10 czy 1/20, że ktoś może, prawda, ukraść ten pamiętnik i jest taki element autokreacji. I mam wrażenie, że szczególnie jak coś jest nagrywane, to tak jakby automatycznie wchodzi jakiś też element autokreacji, pomimo jakiejś takiej szczerości, którą chce się przekazać. To czy miałeś takie poczucie, że na przykład super by było, żeby Ira Jacob nawet symbolicznie, ale u ciebie coś zagrała w przyszłości? Znaczy nie z tego powodu. Znaczy cieszę się, że miałem z nią styczność przy okazji tego projektu. Bardziej niż to, żeby u mnie zagrała, to chętniej bym się z nią spotkał na kawę i jeszcze porozmawiał o wielu rzeczach, bo te rozmowy były oczywiście dłuższe niż to, co jest w filmie, ale każda z nich była taka trochę niedokończona, z jakąś taką chęcią jakiegoś takiego follow-up, mówiąc językiem korporacyjnym, totalnie sprzecznym z ideologią Kieślowskiego zapewne. Swoją drogą ostatnio sobie uzmysłowiłem, że Krzysztof Kieślowski nie załapał się na boom telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Podobnie jak Zdzisław Beksiński zresztą, tylko że Beksiński to mniej więcej wiem, jakby się zachował, a Kieślowski to aż strach pomyśleć, co on by o tym powiedział. No ale umówmy się, że Beksiński miałby Twittera. Jakby o to się mogę zgłosić. On miałby TikToka i jakby wszystkie te nowinki. Poza tym myślę, że walczyłby też dalej o zaasfaltowanie wszystkich parków narodowych. To w ogóle jest. Natomiast przywołuję tego Beksińskiego też z innego powodu, bo to, co mówisz o budowaniu narracji nawet na poziomie pisania pamiętnika, oczywiście zawsze to tak jest. I przy Gadających głowach, mając świadomość, że będzie to film dokumentalny, w którym pojawi się najprawdopodobniej dosyć spora ilość aktorów, to ja byłem bardzo ciekaw, jak oni się zachowają, szczególnie, że części z nich nie znałem bezpośrednio. Nigdy się nie spotkałem z Bogusławem Lindą, ani z Grażyną Szapołowską wcześniej i z wieloma innymi osobami. Oczywiście każdy człowiek to jest trochę inna historia i to było no, dosyć intrygujące, ale to ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że też część z tych osób się albo lepiej ubrała, albo wiesz, ustawiła kadr, część kompletnie nie miała takiej świadomości i potrzeby i to też z racji tego, że ten film jest mozaiką i takim portretem jednak zbiorowym,
to w sumie za przetoczeniem w kupie daje bardzo ciekawy obraz tego, jak można do tego podejść. Dzięki temu, że wszyscy właściwie, którzy się pojawiają w tym filmie, są osobami jakoś związanymi z kinem i filmem, no to też mieli świadomość samego faktu nagrywania, ale z takim szacunkiem, takim profesjonalnym podejściem. Nie? To znaczy żadna z tych rozmów nie miała takiego charakteru, że coś trzeba było jakoś, nie wiem, specjalnie powtarzać z przyczyn, nie wiem, technicznych i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, że najpierw się trzeba ustawić, przygotować, powiedzieć, że aha, to teraz zaczynamy. No tym bardziej, że wiesz, no ja miałem 3 strzały, bo jakby są 3 pytania, nie ma pytań właściwie dodatkowych. Ja czasami później mówiąc, że tego nie będzie w filmie i że ja pytam z czysto swojej ciekawości, dopytywałem o jakieś konteksty związane z Kieślowskim czy czymś, co mnie jakoś intrygowało. No i tyle, więc od tej strony to w ogóle ten film był bardzo formalnie ograniczony, to znaczy ja miałem bardzo mało narzędzi do tego, żeby jakoś wpływać na to i wydaje mi się, że to też z drugiej strony tak było. Pewną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to jest to, że ja się spodziewałem, że spora część osób przemyśli swoje odpowiedzi przed nagraniem. Jakby nie pytałem o to akurat, ale mam takie poczucie, że w momencie, kiedy słyszy się takie pytania, które są najbardziej otwartymi pytaniami, jakie sobie można wyobrazić, no to mózg chyba się w wielu przypadkach po prostu resetuje i otwiera na coś innego i w związku z tym padają takie rzeczy gdzieś głęboko, wiesz, od serca. Dosyć chyba niespodziewane. No ja bym się w życiu nie spodziewał, nie wiem, po Bogusławie Lindzie tego, co powiedział na przykład. To też przypomnijmy, że w Przegadających Głowach też zachęcam Państwa do takiej wizyty, nawet online'owej, do zbiorów archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Samo archiwum ma siedzibę w Sokołowsku, też pomaga naszemu projektowi, wspierając właśnie dostępem do różnych materiałów. Tam są 2 eksplikacje do Gadających Głów i sam Kieślowski bardzo mocno podkreślał, że nie chciał takiej sytuacji, gdzie ktoś odpowiadałby ad hoc, tylko chciał te pytania mieć jak najbardziej przemyślane, stąd też na swój sposób casting tych osób, o czym też mam wrażenie, że już tak mocno interpretujemy i ten produkt gotowy, czy projekt gotowy, produkt też tak nieładnie zabrzmiało, ale wydaje mi się, że super, gdyby powstał taki tekst, który na przykład właśnie zestawiałby na fali teraz Gadających Głów 2021 cały ten anturaż produkcyjny, który też był za Gadającymi Głowami, te wybory, te pytania. Przygotowałam takie, to nie jest quiz to z twórczości, to nie jest też gra, aczkolwiek sam Kieślowski ponoć kochał gry komputerowe i wszelkiego rodzaju, jak to się nazywa, takie gry, które nie Nintendo, ale kojarzysz mi, jaką grę chodzi, taką, że się wkładało te gry i można było z tym chodzić, tam w Mario można było. Game Boya. Tak, że jest legendarny Game Boy Kieślowskiego, który gdzieś chyba jest na w jakiejś piwnicy albo gdzieś tam na jakimś strychu pani Marii Kieślowskiej i to ponoć był Game Boy, że jak tylko trzeba było się zresetować, bo już tego było za dużo przy tym jego pracoholizmie, to też dziwny reset, prawda, jak tych bodźców non-stop i tak dalej, ale że to mu pomagało. I chciałam zapytać też o taki walor gry, jeżeli chodzi o twoje życie i twoją twórczość, czy hasło gra, czy grasz w ogóle w gry? Tak z ciekawości zapytam. Gram w gry planszowe z żoną i z synem. Gramy to na piękne. Przykład w Cluedo. Znów jak amatorzy. Tak, staramy się pielęgnować to. Nie zawsze to jest możliwe, przez to też, że mamy... Co można było też się zorientować z poprzednio wspominanego przeze mnie wcześniej filmu dokumentalnego W domu czekamy. Mamy też córkę, która obecnie... jest na 1,5 roku, więc te gry wymagają no dosyć takiej dużej organizacji, żeby na przykład były wszystkie pionki, takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o gry komputerowe, to mnie zaskoczyłaś tym pytaniem. Nie spodziewałem się, że jakby rejon Kieślowskiego aż tak daleko pójdzie. Ja sobie od razu, jak zaczęłaś o tym mówić, wyobraziłem taką jakby metasytuację, że Kieślowski i Zdzisław Beksiński by sobie mogli pograć online. To by było ciekawe. Kieślowski musiałby mieć jakiś taki joystick, bo chodziło o jakieś takie neurotyczne przyciskanie tych przycisków, że to u niektórych zresztą te różne takie jakieś takie rzeczy, które mają ten stres od człowieka jakoś tak zabrać, że tak powiem, to są jakieś takie różne rzeczy, które ugniatają ręce, zwróć uwagę, jakieś piłeczki, jakieś coś tam i po prostu znam historię bezpośrednio od bliskich osób, że wyobraź sobie przyjęcie, na którym powinieneś być naprawdę lata 90. jakimś tam królem tego przyjęcia, a
człowieka już tak zmęczonego, który nawet nie ma siły odcinać kuponów, tak, mówiąc ciągle taką manualną czynnością nawet tego odcinania, który ucieka do pokoju hotelowego, wiesz, każdy go szuka, a on po prostu sobie zasuwa na Game Boyu. I to jest tak ludzkie, na zasadzie nie ma bardziej takiego obrazu dla mnie. I potem jak zdałam sobie sprawę, że ten element gry tak naprawdę jest obecny w wielu jego filmach. Tą grę prowadzą na swój sposób na przykład sędzia z Czerwonego, który układa tę rzeczywistość. On jest takim właśnie, niektórzy mówią, scenarzystą, bogiem, ale to też jest pewnego rodzaju gra, w której on łączy te różne elementy. Grom na swój sposób jest przypadek, w którym, no tak jak w grze umierasz, to życie się rozpoczyna na nowo. Grają na przykład Maria Pakulnis i Daniel Olbryski w Trójce Dekalogu, kiedy po mieście robią sobie różnego rodzaju właśnie takie, przyjedziemy tak szybko, to może to coś znaczy. Jakby teraz mi to przyszło, że ta gra, kurczę, jest często. Wiesz, mi się wydaje, że to jest wszystko o kontroli i o potrzebie kontroli. I też ja już kilka razy tego Beksińskiego przywołałem. Mnie się wydaje, że Kieślowski i Beksiński mieli prawdopodobnie bardzo wiele wspólnego, oprócz pracoholizmu i takiego przywiązania do szczegóły, no też w tym były jakieś nerwice, wydaje mi się, ten Game Boy to chyba była taka reakcja, aczkolwiek to co opowiadasz, to ja się totalnie z tym utożsamiam, to znaczy jestem człowiekiem, który bardzo lubi być na planie, lubię kręcić filmy, ale niespecjalnie lubię to, co się dzieje z tymi filmami, jak one już są skończone, bo ja już... Cały okres, nie wiem, Wenecji, premiery w Gdyni i tak dalej, żeby nie było śladów, no to była dla mnie największa męczarnia. I to nie dlatego, że coś było źle zorganizowane, tylko to jest po prostu ta część, która mnie jakby kompletnie nie interesuje, bo i to jest chyba myśl, która też jest obecna u Kieślowskiego. No ja to, co chciałem powiedzieć w danym temacie, umieściłem w filmie, w związku z tym każda jakby następna rozmowa na ten temat jest jednak rzeczą, która nie sprawia mi przyjemności, tylko jest jakąś wymuszoną sytuacją. Bo tak trzeba i wydaje mi się, że podobnie to wygląda ze wszystkimi sytuacjami takimi towarzyskimi, niezależnie od tego, czy to jest grupa osób z branży i myślę, że Kieślowski wśród branży miał ciężko, bo we Francji no, nie był Francuzem i nie do końca się tam dobrze czuł, a w Polsce go wtedy nie chcieli, o czym teraz już oczywiście nikt nie pamięta. Więc ja tą taką emigrację wewnętrzną totalnie rozumiem. No i no, sam grałem swojego czasu w Super Mario Bros. Na Game Boyu dosyć krótko niestety, ale to piękna gra. Ta gra miała fantastyczny walor taki, że ona faktycznie była jak życie, ponieważ czas tam mijał w taki sposób, że można było iść tylko do przodu, nie można się było cofnąć. I tak mi się wydaje, że to jest jedna z takich rzeczy, które na pewno Kieślowski by zauważył. Wypisałam sobie z tego bogactwa osób, które udało ci się zebrać do tego projektu, razem oczywiście z Jamem. Swoją drogą teraz no, nie sposób nie czuć się dziwnie, zabierając ci czas, kiedy mówisz o rozmowie, prawda, kiedy już te filmy są zrobione, ale chciałam to odwrócić. I czy przez moment, jak miałeś ty zadawać pytania, nie przyszła ci taka jakby refleksja wokół, jacy biedni są ci dziennikarze, czy ludzie zadający pytania, bo trzeba jakoś spróbować wprowadzić tego, prawda, człowieka w jakiś taki może mód, jakoś tak od niego coś wyciągnąć, czy nie miałeś czegoś takiego, że doceniłeś na przykład taką warstwę tych small talków przed zrobieniem zasadniczego, prawda, tych trzech pytań, czy tutaj ta relacja do tych ludzi, którzy zadają pytania, ci się nie zmieniła? Ja nie cierpię small talków. Ja tego chronicznie nie znoszę. Jak nie muszę, to naprawdę staram się tego nie uprawiać, unikając takich różnych sytuacji. Też to widać przy, nie wiem, ilości wywiadów czy rozmów, na które ja się zgadzam po prostu. To znaczy, mogę powiedzieć tak, że przy okazji promocji ostatniej rodziny zostałem namówiony, bo początkowo nie chciałem, bo uważałem, za przeproszeniem, że nie jestem godzien, żeby pójść do Grzegorza Miecugowa świętej pamięci, do programu Inny Punkt Widzenia, który był dla mnie zawsze takim programem, gdzie były rozmowy i te rozmowy, właśnie ja wolę rozmowy, a nie lubię wywiadów. Różnica jest taka, że rozmowa jest dwustronna, to znaczy wtedy jak w końcu poszedłem, to Grzegorz Miecugow nie miał tylko pytania, ale też miał refleksję i myśmy się trochę odbijali od siebie i wtedy poziom tekstu, który płynie z jednej i z drugiej strony jest dosyć podobny, tak? A to jest skrajnie czymś innym niż odpowiadanie na pytanie, na przykład najpopularniejsze pytanie, co było najtrudniejszego przy zrobieniu filmu, żeby nie było śladów i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja miałem parę takich spotkań, na przykład z Tadeuszem Sobolowski ze mną robił wywiad też przy okazji ostatniej rodziny i poruszył mnie dogłębnie faktem, że przyszedł z dyktafonem na kasety magnetofonowe.
I to, no to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie i ja to pamiętam, ja to chcę pamiętać, bo tak jakoś staram się budować no jakieś swoje tutaj, wiesz, wspomnienia i te cegiełki tak układać, bo to są takie piękne rzeczy. I ja trochę takich wywiadów miałem i wiesz, mój ojciec jest obecnie już emerytowanym dziennikarzem i mi środowisko dziennikarskie, to jak to wygląda z drugiej strony, jest dosyć dobrze znane w sumie, więc też rozumiem, jaki jest trud z drugiej strony. Natomiast to się wszystko zazwyczaj sprowadza do tego, czy ktoś jest przygotowany i przemyślał swoje pytania i czy naprawdę chce ze mną porozmawiać, czy mu kazali. Ja na przykład bardzo nie lubię krótkich wywiadów, takich, wiesz, setkowych sytuacji, albo w ogóle się nie zgadzam na rozmowy takie do tygodników telewizyjnych, gdzie odpowiada się na 3 pytania, bo to jest zawsze pytanie o to, czemu zrobiłem film o sprawie Grzegorza Przemyka, czemu obsadziłem Tomka Ziętka i właśnie co było najtrudniejsze. Albo w przypadku tego filmu, czemu ten film jest taki długi. Wiesz, no to się wszystko wiąże z jakąś taką potrzebą rozmowy. No. 3 nazwiska z tego całego naprawdę All Starsu, nie wiem nawet jak to ładnie określić, 3 reżyserów, właściwie 1 reżyserkę, 2 reżyserów. Co ty na to, że przeczytam nazwiska, czy właściwie pierwsze, potem kolejne i tak pokrótce, co w twórczości tych osób, czy w ogóle też w tym, jak oni się odkryli przed tobą w trakcie tych rozmów, co cię zaskoczyło, tak żeby dać trochę smak, ale też Państwu zostawić jednak do zgłębienia całość tego filmu. Możemy się tak umówić, 3 nazwiska. Ależ proszę bardzo. Pierwsza to jest, i każdy z nich dodam, obecnie tworzy, coś proponuje w panoramie kina europejskiego, z dużym powodzeniem dodałabym. Ildi Kojniedi. Przenosimy się w stronę Węgrów, tak. To był chyba 2 wywiad, albo 1 wywiad, który żeśmy zrobili i ona weszła od razu na tak gruby poziom meta, że ja już nie wiedziałem, czego się spodziewać po tych wywiadach. No i tak ją zapamiętam jako osoba, bo to, co jest w filmie, to jest jedno, natomiast ona dużo tego rodzaju stwierdzeń bardzo takich abstrakcyjnych używała i nie wiem, jak to się na jej twórczość już przekłada, szczerze mówiąc. Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem jakoś bardzo obeznany. To też nie jest tak, że ja rozmawiając z tymi twórcami wcześniej obejrzałem wszystkie ich filmy czy coś takiego, bo też jakby nie taki był cel, bardziej chodziło o to, żeby poznać człowieka. Z takich filmów, które wydaje mi się, że słuchający nasze osoby mogą kojarzyć, bo miał nawet taki swój sukces dystrybucyjny w Polsce, to był Dusza i Ciało, który otrzymał nagrodę na Berlinale chyba w 2017 czy w 2016. I kiedy mówisz o takich metafizycznych stwierdzeniach, no tam mamy przecież sytuację 2 osób, które śnią ten sam sen, co, no, czy może być bardziej meta w kontekście, prawda, kina, psychoanalizy i tak dalej, więc jakoś tak strasznie mocno mi współgra z charakterem po prostu jej twórczości. Aleksander German Junior. No to ja jego twórczości w ogóle nie znam. I powiem szczerze, że to mogliśmy do niego dotrzeć, ponieważ Instytut miał takie możliwości, on się wydawał ciekawym twórcą. I to była jedna z takich osób, z którymi tu ja nie wiedziałem zbyt wiele o nim, przyznam się, że też jakoś nie pogłębiłem, natomiast szalenie miły człowiek, to też uważam jest piękne, ja to zrobiłem z pewną premedytacją, żeby, to mogę powiedzieć na przykładzie też aktorów, że przez to, że jeżeli ktoś odnosi jakiś sukces, to od razu dostaje jakąś piecząteczkę, jakiś taki emblemat, hashtag, z którym chodzi. I w momencie, kiedy poznajesz kogoś, w zupełnie innych okolicznościach, nie zdając sobie sprawy z tego, z czym on jest kojarzony, to ta rozmowa przebiega zupełnie inaczej i też często powoduje większą otwartość. I to myślę, że w tym wypadku tak było. I to trzecie to Asghar Farhadi. Bardzo ciekawy twórca, którego ja niebywale szanuję. Jak już żeśmy rozmawiali, to nie widziałem jeszcze jego najnowszego filmu. Teraz już widziałem Bohatera i uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów tego sezonu. Wydaje mi się, to co ty mówiłaś odnośnie gier, to wydaje mi się, że Farhadi też to ma, że on w podobny sposób być może konstruuje swoje historie na poziomie jakichś takich zagadek. Myślę głównie o jego ostatnim filmie, ale wydaje mi się, że większość jego filmów w podobny sposób jest skonstruowana. Ja bardzo się cieszę, że miałem z nim styczność przy okazji tego filmu. Prawie żeśmy się 2 razy spotkali na żywo, mieliśmy się spotkać w Los Angeles przy okazji takiej imprezy Deadline Contenders, to było na początku kampanii oscarowej,
ale okazało się, że on ma panel wcześniej rano, a ja po południu i to się jakby nie udało. Drugi raz liczyłem na to, że się spotkamy na festiwalu w Palm Springs w styczniu tego roku i nawet to terminowo jakoś tam się zgrywało, tylko że cały festiwal odwołali przez pandemię. Natomiast z racji tego, że przez jego asystentkę prowadziliśmy w pewnym momencie dosyć taką złożoną dyskusję odnośnie pewnych elementów związanych z gadającymi głowami, no to mogę powiedzieć, że niewątpliwie jest to twórca mi jakoś bliski i to na pewno jest taka osoba, z którą chętnie bym poszedł na kawę czy na kolację, żeby porozmawiać o ważnych rzeczach, bo to, co powiedział na trakcie rozmowy do filmu, było bardzo takie mistyczne. I to w trochę inny sposób mistyczne niż ten świat Kieślowskiego, aczkolwiek nie przeciwstawny, broń Boże, temu. Oczywiście to pewnie wynika z kultury, w jakiej się wychował. Ja chętnie bym, nie wiem, zobaczył jakiś masterclass z nim, bo on ma jakąś bardzo ciekawą filozofię pracy i z reżyserów obecnie takich aktywnych, to na pewno jest jeden z tych twórców, którego ja zawsze będę śledził, bo choć wydaje mi się, że skrajnie inaczej podchodzimy do pewnych kwestii od strony warsztatu, to ja na przykład tematycznie się z nim czuję dosyć mocno związany. Mam takie poczucie, że to, co on porusza w Bohaterze, to też są pewne tematy, które w jakiś sposób, żeby nie było śladu, funkcjonują, o czym żeśmy do tej pory nie powiedzieli, natomiast pokaz Gadających Głów 2021 w Gdyni był połączony z pokazem Bez Końca. Bez Końca to jest taki film, który mam takie poczucie, że przez długi czas był trochę zapomnianym, pomijanym dziełem Kieślowskiego. Ja go długo nie widziałem, zobaczyłem go dopiero wtedy, natomiast znałem kontekst dla mnie szalenie istotny. Bez Końca został nakręcony w tym samym czasie, kiedy działy się wydarzenia związane ze sprawą Grzegorza Przemyka, które są w moim filmie i też to się zaczęło jakoś tak bardzo dziwnie ze sobą wiązać. Bez Końca też jest tym filmem, który jest początkiem współpracy z Krzysztofem Piesiewiczem, który z kolei był powiązany trochę później ze sprawą Księdza Popiełuszki i tak dalej. Jak zacząłem badać te konteksty, to mnie to troszeczkę tak jakby przeraziło w pewnym sensie, że ja startując, wiesz, z perspektywy, że żeby nie było śladów i Gadające Głowy są skrajnie czymś innym, to nagle się okazało, że tych kontekstów, czy tych punktów stycznych jest dużo więcej, niż mi się mogło początkowo wydawać. Co więcej, Bez Końca, film, który chyba można trochę spoilerować, też jest o osobie, która na początku filmu umiera. Jest to opowiadanie w pewnym sensie z zagrobu i mam wrażenie, że na poziomie narracji też te filmy i trochę atmosfery gdzieś się ze sobą zbiegają. No widzisz, trochę odjechałem na bok w dygresję. Nie, ale właśnie to super, bo właściwie pamiętam to, jak nawet przed rozpoczęciem tego spotkania w Gdyni ta uwaga właśnie, że taki w ogóle zainteresowanie filmowe, jak patrzymy na twój najnowszy film i te lata, jak one wyglądały, jeżeli chodzi o kino polskie, że właśnie Bez Końca tutaj gdzieś wybrzmiało, gdzieś się znalazło i też kiedy mówimy o takim przenikaniu w ogóle ekranu rzeczywistości, to przypomniała mi się w ramach takiej książki wywiadu, to jest wywiad Rzeka z Krzysztofem Piesiewiczem, Mikołaj Jazdon zadaje pytania, ja dopiero na przykład w tej książce, mówiąc o tych czasach właśnie, odkryłam taką informację, nigdy wcześniej jakoś to nie przyszło do mnie. Piesiewicz uważa, że z Kieślowskim mieli tak, wymyślając fabuły do swoich filmów, czy różne sytuacje fabularne, że potem wyprzedzali tym rzeczywistość i było takie powiązanie ze sznurem. Sznur, który jest no, bardzo jakby silnym elementem, jeżeli chodzi o egzekucję w krótkim filmie o zabijaniu, a potem coś, co wiąże się ze śmiercią jego ukochanej mamy. Zresztą, jeżeli wejdziemy, prawda, głębiej w twój film, to tam też dowiadujemy się więcej o jego mamie. Także z tego się robi jakieś takie po prostu jakieś uniwersum po prostu różnych połączeń i wydaje mi się, że można by śmiało w tej refleksji właśnie dochodzenia do w ogóle sedna opowiadania historii, bo ja mam wrażenie, że żeby nie było śladów, te ślady, które opowiadają historię, to są ślady polityczne, o których ten film jest na pewnym poziomie i tutaj to jest bezapelacyjne, ale że to też jest taka kwestia trochę jak w Powiększeniu Antonioniego na zasadzie
czy ty masz te ślady, żeby sobie dopowiedzieć tą historię do końca. I to mi się wszystko teraz jakoś tak łączy, co jest przerażające na swój sposób, że jakoś to może mieć, nie wiem, sztuka też taki, ale to są takie refleksje, z którymi chciałam się podzielić, że o tym bez końca chciałam cię zapytać i byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy powiedziałeś mi to było na 10 minut przed tym naszym wejściem, między ludzi, że tak powiem. Wiesz, ja celowo tego filmu nie oglądałem, robiąc, żeby nie było śladów, bo wiedziałem mniej więcej, czego się mogę spodziewać, a jakoś trochę bałem się tego zestawienia i cieszę się, że dopiero w Gdyni to razem zobaczył, bo to zrobiło na mnie ogromne naprawdę wrażenie. Szczególnie, że Bez końca jest takim filmem, który jest pomiędzy właśnie tym kinem moralnego niepokoju Kieślowskiego, czyli powiedzmy przypadkiem amatorem, a dekalogiem i przez to, że Bez końca jest filmem nie do końca spełnionym, to jakoś mało się o nim mówi, a wydaje mi się, że jest ważne. Mi się wydaje, że on dzisiaj inaczej też zupełnie brzmi niż wtedy, kiedy powstawał, czy wcześniej. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś, i to jest jakby dobre miejsce, żeby o tym chwilę porozmawiać. Jest coś takiego, że jestem często pytany o inspiracje, jacy mi się reżyserzy podobają, jakie filmy i tak dalej. Tak, dużo z takich wywodów trochę mam wrażenie niestety bezrefleksyjnych do pewnego stopnia. Ja bardzo jestem szczęśliwy, że zrobiłem Gadające Głowy 2021, między innymi dlatego, że mogłem się trochę odwrócić w stronę Kieślowskiego, to znaczy w jakiś sposób mu się, nie wiem, zrewanżować, właśnie złożyć jakiś hołd, czy nie wiem, oddać cześć, to jest chyba może najtrafniejsze. Niewątpliwie jego twórczość jest ze mną od maleńkości i gdzieś zawsze ze mną będzie, choć ja jakby nie muszę jej oglądać, no to jest gdzieś zakodowane na bardzo wczesnym etapie rozwoju jak mnie jako filmowca, jako człowieka w pewnym sensie pewnie też. Mówię o tym dlatego, że jak myślę o Żeby nie było śladów, ale też o Ostatniej rodzinie, to tam widzę mnóstwo punktów zaczepienia z twórczości Kieślowskiego, o której ja myślałem, nigdy nie myślałem o jakiejś prostej, bezpośredniej inspiracji czy przeniesieniu jakichś elementów. Natomiast niewątpliwie to, co mówiłaś o kwestii gry i podglądania i jakby tego voyeurystycznego podejścia, no to krótki film o miłości też jest przecież na tym w ogóle cały zbudowany. I ten kontekst, oczywiście, żeby nie było śladów, tak samo jak odbicie od rozmowy Coppoli czy powiększenia Antonioniego, to jest gdzieś w pewnym sensie też kwintesencja kina, to znaczy takie dogrzebywanie się jakiegoś takiego dużego poziomu szczegółu w prawdzie po to, żeby ją czasem ujawnić, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Znowu wracamy do tego kontekstu gry. Nie ukrywam, że bardzo liczyłem w pewnym momencie, że ktoś wpadnie na pomysł, teraz już chyba mogę to powiedzieć, żeby zestawić ze sobą Amatora i Ostatnią rodzinę, ponieważ tamten kontekst voyeurystyczno-rodzinny i filmowanie samej siebie wydaje się szalenie ciekawy i myślę, że nie wiem, posadzenie obok siebie Jerzego Sztura i Andrzeja Seweryna i porozmawianie o tym byłoby bardzo ciekawą taką intertekstualną też rozmową dookoła Kieślowskiego. Szczególnie robiąc Ostatnią rodzinę, dużo myślałem o Amatorze, też myślałem o dekalogu z racji tego, gdzie się dzieje Ostatnia rodzina, bo to osiedle bardzo podobne, zresztą niedalekie, nieodległe. I wiesz, wydaje mi się, że ja się od tego nigdy nie będę w stanie jakoś totalnie odciąć. To znaczy domniemuję, że w każdym moim projekcie będzie można doszukać się jakiegoś wpływu Kieślowskiego, czasami bardzo nawet odległego. Nie wiem, odkąd się dowiedziałem, i to jest też kwestia wiedzy filmoznawczej, która wydaje mi się, że przy robieniu filmu jest cholernie naprawdę istotna. Jak się dowiedziałem, że Martin Scorsese najprawdopodobniej nieświadomie powtórzył dokładnie to samo ustawienie tym samym obiektywem w Ostatnim kuszeniu Chrystusa, które użył w koszmarnym skądinąd filmie Boxcar Betta, czyli jego drugim filmie, który zrobił dla Rogera Cormana, gdzie jest też ukrzyżowanie akurat na wagonie, no to był taki moment lata temu, nie wiem, to jest 10-15 lat temu sobie zorientowałem się, że to jest tak, że robienie filmów jest rzeczą oczywiście warsztatowo, możliwie świadomą i tak dalej, natomiast są pewne rzeczy, tematy, rozwiązania, które wychodzą z tego, czego się nauczyłeś, czy coś zakodowałeś w mózgu lata temu. I mi się wydaje, że u mnie na pewno zawsze będzie ta płytka z napisem Kieślowski gdzieś w środku. Nawet jak tego nigdy sobie nie będę w stanie, wiesz, świadomie sam określić, to może się okazać, że tak jest. Ja też wiem, że w moim następnym projekcie z kolei z innych powodów to może jakoś budzić pewne skojarzenia, natomiast ani się tego nie wstydzę, ani nie uważam, żeby to była żadna ujma, wręcz uważam, że to jest fajne. A też z kolei Gadające Głowy 2021
dały mi możliwość właśnie takiego zwrócenia się, że nie tylko jakby, że ta inspiracja nie działa tylko w dwie strony, tylko że to jest jakby oddawanie czegoś, co dostałem wcześniej od Kieślowskiego. I też jest to jakiś dowód na to, że filmy mogą ze sobą rozmawiać, jakkolwiek irracjonalnie to nie brzmi. No to nie może być chyba lepszej puenty dla tej rozmowy. Ja zapytam, myślę, że to wiele naszych czy osób, które słuchają, może zainteresować. Powiedz mi tylko, czy możesz chociaż tyle zdradzić, czy przeniesiemy się do współczesności z nowym projektem, czy to wciąż jest twoje przepracowywanie historii minionych? Jakichś takich też podróży w czasie bardzo ciekawych, bo też zwróćcie Państwo uwagę, że nie wiem, czy kiedyś będzie mi dane, to było marzenie, napisać książkę o Twojej twórczości, ale kiedy zestawiam, nie wiem, ostatnią rodzinę nawet i króla, to jakby wyobrażam sobie, jak ty jako, jakbym miała sobie ten plan filmowy wyobrazić, to kojarzysz ten samochód z Powrotów do przyszłości, kiedy się wchodzi tam, ustawia tą datę i ja się tak trochę przenoszę razem z tobą i też to jakoś tak, nie mówię po prostu tylko o robieniu filmu historycznego czy kostiumowego, ale takiego tłumaczenia trochę, jak ta przeszłość wciąż ma no jednak wpływ i jak może większa wiedza tak naprawdę płynąca z przyszłości mogłaby jakoś te mechanizmy współczesności chociaż trochę na mnie tak rozwikłać, żeby skoro i tak mamy popełniać błędy, to może bardziej świadomie, nie wiem, to takie, czy w ogóle będzie jakiś taki bardziej współczesny na przykład projekt? Tak, będzie to film współczesny, wszystko na to wskazuje, jeżeli powstanie, bo dopóki nie stanę na planie i nie zacznę kręcić, to jakby nigdy nic nie wiadomo, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mogę powiedzieć, że jeżeli ostatnia rodzina była filmem familijnym, a żeby nie było śladów, to jest film o dorastaniu, to wychodzi na to, że ten film będzie jakąś formą komedii romantycznej. Trzeba to przefiltrować przez moje podejście do różnych rzeczy, też moje podejście do gatunku, które jest bardzo jakieś takie złożone, ale ja tak o tym myślę. Przy czym powiem, że moją ulubioną komedią romantyczną jest Pan John Crawford Thomasa Andersona. Choć to w tym wypadku nie jest to jakaś bezpośrednia referencja, może jakieś elementy, nie wiem, zobaczymy. Natomiast odnośnie sięgania, odnośnie powrotu do przeszłości, to bardzo mi miło to słyszeć, wiesz, przy okazji szczególnie, żeby nie było śladów. To był jeden z takich moich marzeń, celów, żeby spróbować odtworzyć to, jak wtedy było i cieszę się, że było wiele takich głosów odnośnie tego filmu, że właśnie w tym taki bardzo, bardzo znaczący dla mnie, że taka ważna osoba, też autorytet, która na pytanie kogoś, jak wyglądała Polska w czasach PRL-u w latach 80., no mówi, że no to jakby trzeba zobaczyć, żeby nie było śladów. To znaczy, że ten wehikuł działa. I to jest super, bo też wydaje mi się, że kino jest między innymi po to, żeby móc się przenieść, żeby można było przejść na drugą stronę lustra i zobaczyć coś innego. Natomiast absolutnie nie jest moim celem robienie tylko i wyłącznie filmów historycznych. To wyszło trochę jednak, zabijając całą magię teraz na chwilę przez przypadek. To znaczy, najpierw była Ostatnia rodzina, później się pojawił Król i żeby nie było śladów. Król i żeby nie było śladów mają jakąś taką synergię między sobą. Choć to są skrajnie stylistycznie różne filmy, to mam wrażenie, że one są w dużym stopniu o pamięci. Przy czym jeden jest chyba o chęci zapomnienia i o wypaczeniu tego, jak było naprawdę, a drugi jest dokładnie o czymś odwrotnym. Ostatnia rodzina, no to jest też między innymi film o tym, że Zdzisław Beksiński był człowiekiem, który nagrywał wszystko po to, żeby nigdy mu nikt nie powiedział czegoś, że powiedział coś, czego nie powiedział. Więc to się też tyczy kwestii takiej rejestracji i pamięci. Mi się wydaje, że ta pamięć jest bardzo istotna, co absolutnie nie oznacza, że jest to jedyny temat, który mnie intryguje w kinie. Myślę sobie też o takiej pamięci miejsca, prawda? Jak myślimy o nawet tej windzie, w której jesteśmy tyle, no trochę razy w filmie i nawet ta zmiana czasów tam, jak przebiega nawet na jakichś tam dodatkowych rysach czy napisach w tej windzie, więc myślę, że ta pamięć miejsca też jest niesamowita. Ja kiedyś powiedziałam zdanie, które potem okazało się, tak zostało odebrane jako dość kontrowersyjne, kiedy ty mówisz o swoim podejściu do gatunków, że ono jest dalekie od oczywistości. Ja pozwoliłam sobie kiedyś na takie spostrzeżenie, że patrząc na tą strukturę scenariuszową w Ostatniej rodzinie, mam wrażenie, jakoby na końcu, czy też w trakcie, w różnych momentach, kiedy domyka się los postaci, że to są takie ich małe happy endy, że każdy umarł tak, jak sobie życzył.
i była totalna, ja to powiedziałam tak dosyć metaforycznie, ale konsternacja, jak to zostało tak odebrane bardzo dosłownie, jak ja bym uznała, że to jest taki film z happy endem, więc... Ale tak. Absolutnie ja to potwierdzam, to też było założeniem nie tylko moim, ale przede wszystkim Roberta Bolesto, scenarzysty tego filmu. I ja też wielokrotnie to przywoływałem, że Ostatnia rodzina jest filmem, który tak właściwie ma prawie, że happy end. No, Zosia umiera pierwsza tak jak chciała, Tomek popełnia samobójstwo tak jak chciał. Tutaj zamordowany, co prawda akurat nie przez Alicję Silverstone i to troszeczkę nie ale wyszło. Brutalnie. To jest... ale jednak. I wiesz, i też dlatego tam jest taka klamra w konstrukcji w tym filmie, która nie była pierwotnym założeniem, bo w scenariuszu to przebiegało trochę inaczej. Natomiast wiesz, no ja też uważam, że kino jest takim polem, gdzie można tego rodzaju tylko kino daje takie możliwości, żeby budować tego rodzaju konstrukt taki intelektualny, bardzo górnolotnie akademicko teraz powiedziałem, ale tak jest. Ja mogę powiedzieć, że przy Ostatniej rodzinie to, z czego ja na przykład bardzo jestem zadowolony, to, że udało się oddać moim zdaniem ducha Zdzisława Beksińskiego, jego takie podejście do rzeczywistości nie do końca oczywiste, nie do końca wygodne. I mam takie poczucie, nie wiem czy teraz ponad pół roku od premiery mogę to już powiedzieć, ale mam takie poczucie, że żeby nie było śladów, jest filmem dla mnie też bardzo spełnionym pod tym względem, że jakby realizuje te rzeczy, które ja sobie założyłem. To, że jest to film bardzo, bardzo złożony, jakby wielopłaszczyznowy, dosyć długi i może nie najłatwiejszy w oglądaniu, chociaż to zależy, jak się do tego podejdzie. To jest trochę osobna sprawa, natomiast no też kino może być jednocześnie rozrywką i sięgać po rzeczy, po które chce sięgać, to się jakby nie wyklucza. I mam takie poczucie, że tak wracając już do Kieślowskiego, to, że ja do pewnego stopnia zazdroszczę mu tego, że on potrafił bardziej pozytywnie podchodzić do swoich postaci, do tych historii, miał tam więcej światła. Chociaż z drugiej strony, czy ja wiem, czy zestawienie właśnie takiego bez końca i żeby nie było śladów, czy to jakby nie jest kopanie w tym samym mroku, nie? To jest wszystko bardzo, bardzo względne. Ja mam takie poczucie, że i to znowu jest chyba myśl Kieślowskiego, nie, że kino to jest rozmowa i ta rozmowa może przebiegać na bardzo wielu różnych poziomach. To może być dyskusja filmu z filmem i to, jak one kontekstowo się układają. Nie wtedy ja jestem prowadzącym tę rozmowę, bo to może powiem to, co mówiłem odnośnie, żeby nie było śladów. Ja ten film oddałem ludziom w Wenecji na premierze światowej. To, co się z nim dzieje dalej, to już nie do końca jest rzecz, na którą ja mam wpływ, którą rozumiem, obserwuję. On gdzieś jest i mam wrażenie, że będzie i że będzie jeszcze bardziej niż się może wydawać w tym momencie. To ja może powiem o takiej rzeczy, o której chyba Janek nie wie, ale a propos takiego dialogowania i jak doszło na premierze w Gdyni do takiego no bardzo ciekawego przesunięcia, które no jest wypisz wymalu, jak właśnie wzięte z Kieślowskiego, no bo powiązane z Kieślowskim, patrząc na te dwa filmy. Plan był taki, że będzie nasza rozmowa, obejrzymy Gadające głowy 2021. Każdy wiedział, że mają pójść światła do góry. Ja powiem krótko jeszcze o bez końca, żeby jakoś może, bo taka była myśl, żeby przygotować co do kontekstów politycznych, czyli to się znów by wiązało jednak z jakąś gadaniną i oderwaniem jednak ludzi z takiego ciągu filmowego, no bo światła by wróciły i tak dalej, i tak dalej. A doszło do takiej rzeczy, mimo że każdy to wiedział, kierownik kina, operator, znaczy przepraszam, tam w tej, no tak, to można tak powiedzieć, tam w tej kabinie projekcyjnej osoba tam odpowiedzialna, kończą się Gadające głowy 2021. Ja z tym moim, gdy byłam pieskiem, już stoimy sobie gdzieś tam z boku, żeby wejść po prostu i dopowiedzieć. Jest ogromne wzruszenie. Zostają oczywiście do końca, tak jakby zostajemy z tym filmem na tych napisach końcowych, bo tak jak Janek wcześniej powiedział, to nie jest tak, że tam no właśnie nie ma tych szczelin, żeby w tym filmie sobie na chwilę zamieszkać, tylko było takie, wow, ta osoba i ona tak mówi i przydałoby się sobie to na spokojnie po prostu rozłożyć i nagle znikąd wybrzmiewa Preisner z Bez końca, który tak zresztą zaczyna muzycznie bardzo mocno, jest ten taki, zresztą te sceny tego pogrzebu i ta narracja i to się tak zlało w jedno, tak jakby, i jakby Kieślowski powiedział, akceptuję, jedziemy dalej, połączcie sobie te wątki, to było coś niesamowitego.
Ja mogę powiedzieć, że to akurat nie mogliśmy z Preissnerem się spotkać przy okazji gadających głów 2021. To jest jedna z takich rozmów, która się nie wydarzyła z jakichś różnych przyczyn. Już nie do końca pamiętam co i ja miałem takie poczucie, że ten film jest pewną taką syntezą, ale jednak też niedokończoną i że spokojnie mogłaby być jakaś kontynuacja, to znaczy dużo więcej osób mogłoby się wypowiedzieć i odpowiedzieć na te pytania i że to też dalej byłoby ciekawe. Natomiast myślę, że to raczej się nie wydarzy też z tych samych powodów, dla których nie będzie drugiej części Ostatniej Rodziny, bo jakby trzeba iść dalej po prostu. Trzeba iść dalej. No to idąc dalej, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, dziękuję Ci za nasz dialog dzisiaj i za te wszystkie myśli, konteksty, spostrzeżenia, które się gdzieś narodziły bezpośrednio z pytań, ale też przy okazji, bo wydaje mi się, że są arcycenne. Mam nadzieję, że gdzieś ktoś spełni to marzenie, może nawet festiwal w Sokołowsku, to byłoby idealne miejsce, żeby zestawić Ostatnią Rodzinę z Amatorem i zrobić to spotkanie, o którym mówiłeś, ale przede wszystkim w ogóle Ci życzę, Janku, wszystkiego najlepszego, tak na życie i na twórczość. Dziękuję Ci, Diano, bardzo. Chciałem powiedzieć, że teraz widząc, tego słuchacze nie widzą, ale jakby ilość książek o Kieślowskim, które masz za sobą, wydaje mi się, że mam wszystkie i mam ich chyba jeszcze nawet więcej. Ja mam więcej. Ja mam pochowane. Jest tego dużo, a ciągle jest jakiś niedosyt, mam wrażenie. Niedosyt jest też podstawą dobrego kina, uważam, że lepiej, jeżeli zostaje się z czymś takim poczuciem właśnie niedosytu, że mogłoby być więcej, tak jak ja trochę mam przy gadających głowach 2021, że jest sporo osób, do których nam się nie udało dotrzeć, czyli nie mogliśmy porozmawiać i jestem ciekaw, ale lepiej tak, niż jeżeli jest czegoś za dużo po prostu. I tym akcentem życzymy Państwu miłego odsłuchu i ponownego odsłuchu i mamy nadzieję, że będziecie słuchać tej rozmowy jeszcze raz tutaj. Wielkie brawa, które sobie możemy tylko online'owo wyobrazić dla Jana P. Matuszyńskiego. To był podcast Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Zapraszamy do słuchania.